Cześć tam na pokładzie, słuchajcie. Jak wam się podobały ostatnie filmy, które były na kanale? Widziałem, że szczególnie przypadł wam do gustu ten film o roślinnych dodatkach do bukietu. W związku z tym dzisiaj druga część. Pokażę wam ciekawe rośliny, które rosną w Polsce, które ja osobiście dodaję do bukietu. No i przewidziałem na sam koniec niespodziankę. Więc zostań ze mną do końca. Dzisiejsze rośliny oczywiście wszystkie możecie mieć u siebie w ogródku albo zebrać na łące, ponieważ ja preferuję takie rośliny w bukietach, w związku z tym będę wam je pokazywał częściej. Zobacz tutaj taka piękna roślina. Szkoda, że nie czujecie jej zapachu, bo ma bardzo charakterystyczny zapach. Niektórzy mówią, że to jest rzeżucha, natomiast nie jest to rzeżucha. Oczywiście jest to pieprzyca gruzowa. Można ją spotkać w wielu miejscach, właściwie przy takich gruzowiskach, jak sama nazwa wskazuje, dobrze się miewa. Tak naprawdę od początku czerwca może nam służyć jako roślina do wypełnienia. Zobaczcie, jakie ma tutaj piękne te drobne listeczki. Możecie też kojarzyć podobną roślinę, czyli tobołka tilaspi, który ma troszeczkę większe te listeczki i często w takim kształcie serca. Często ja za młodu po prostu biegając po łąkach zjadałem te serduszka, bo były takie dosyć smaczne. Ta roślina, ta pieprzyca świetnie się nadaje do wypełnienia, do takich letnich, późnowiosennych bukietów. Doskonale tworzy nam całą formę i pięknie się prezentuje. Mamy numer jeden, słuchajcie. Numer dwa, może znacie w innej formie, niebieskiej, czyli skabioza kaukaska, driakiew kaukaska, również może rosnąć u nas w ogródku. Doskonale sobie tam radzi. Zobacz, na samym początku ona ma piękne takie białe kwiaty. Mogą być również błękitne, różowe. Najpierw wyrasta z takich małych kuleczek, takich zielonych. Później przekształca się w taką ładną, duży kwiat. A na samym końcu ma taką ozdobną kuleczkę. Super wygląda również do tworzenia przestrzeni w bukietach. Takiej lekkości nadaje bukietom. Doskonale się sprawdza w letnich bukietach. I pamiętajcie, że warto ją zaparzyć. Jest to roślina taka zielna, więc jak większość tych roślin, super się sprawdza w bukietach. Tylko trzeba ją zaparzyć i napoić. Przed chwilą opowiadałem o skabiozie kaukaskiej. To teraz mam dla was skabiozę gwieździstą. Zobaczcie, pewnie znacie już ją z moich filmów, bo wielokrotnie ją wykorzystywałem, ale ja po prostu ją kocham. No i jak mogę jej nie wykorzystywać? Piękna, to jest owocostan oczywiście. Ona to jest skabioza, czyli driakiew gwieździsta, kuzynka tamtej skabiozy. Ona kwitnie podobnie jak tamta, tylko w innym kolorze, natomiast owocostany nie ma takie jak ten, tylko takie piękne, suszone, nadające się do bukietów świeżych, do bukietów suszonych. Świetnie się zasusza, roślina dwuletnia. Posiejcie sobie ją w swoich ogródkach, w swoich nawet skrzynkach na tarasach. Będziecie mieli takie piękne, suszone kulki w cudnych kolorach. Wypłowiałych bardziej, takich beżowo-szaro-brązowych. Jak jest świeższa, to bardziej intensywna. Jak jest wysuszona, aż taka bardziej przezroczysta. Naprawdę kocham tą roślinę, uwielbiam ją. Z takiej małej formy, tej skabiozy gwieździstej, idziemy do dużej formy, która najczęściej służy mi, uwaga, do wypełnienia tego bukietu, czyli do złapania całej konstrukcji formy. Kalina koralowa. Kalina koralowa wydaje się, że jest taka bardzo nietrwała i że zaraz opadną jej te liście, a jest wręcz przeciwnie. Bardzo trwała, zdrewniałe łodygi są sztywne, najczęściej dość wyprostowane. Wyśmienicie sprawdza się w różnych kompozycjach, bukietach, tylko musimy ją oczywiście zaparzyć.
No i dodatkowo bardzo ciekawa forma po kwitnieniu, ponieważ na jesienią, późnym latem tak naprawdę pojawiają się piękne, czerwone korale, które również wykorzystuję w swoich bukietach i które również lubię w tych bukietach późnoletnich i jesiennych, gdzie pojawiają się właśnie owocostany różnych roślin, a w szczególności tej pięknej kaliny koralowej. Kolejną rośliną, która cudnie wygląda na rabatach i nadaje się wyśmienicie do bukietów jako wypełnienie, jako zieleń bardziej dekoracyjna niż budulcowa, to jest Alchemilla mollis. Zobacz, jaka piękna forma, jasno-zielone, aż wpadające w żółte te kwiaty i bardzo charakterystyczne liście. Dodatkowo są takie delikatne, z takimi włoskami. No i oczywiście rośnie tak kępiasto, super wygląda na rabatach, no i doskonale sprawdza się w bukietach. Jak większość z tych roślin, które dziś pokazuję, należy ją oczywiście zaparzyć i będzie nam służyć wiele dni w tych bukietach. Będzie pięknie wyglądać, nadaje taką świeżość, taką super tą zieleń. Taka jest zupełnie inna niż w większości znanych nam zieleni, które wypełniamy bukiety. Taka soczysta. Mam tutaj jeszcze też taką ciekawą roślinę, którą również pewnie znacie. To jest astrantia, czyli jarzmianka. Tu odmiana taka ciemna, bordowo-burgundowa. Zobaczcie, tutaj można się przyjrzeć jakie te kwiaty są piękne, jakie one mają piękną strukturę, jak są ułożone te drobne elementy i te większe elementy w kwiatach. Roślina, która jest również bardzo trwała, jeśli ją oczywiście zaparzymy i jeśli jest w odpowiednim momencie ścięta. Na potwierdzenie moich słów pokażę Wam właśnie teraz zdjęcie z mojego ogródka, gdzie mam taką, tylko akurat jasno-zielono-szarą i pięknie zaczęła kwitnąć, jest połowa czerwca, a ona już w pięknym rozkwicie. Ostatnią rośliną, którą dzisiaj chcę Wam tutaj zaprezentować, jest przewiercień, czyli Bupleurum. Bardzo podobna, słuchajcie, do tej, zawsze mi się myli z tą Alchemillą, ale jednak inna, tak? Ta ma, słuchajcie, liście gładkie, nie są takie skórzaste. Kwiaty są w podobnym kolorze, ale jednak bardziej zbliżone do astranti niż do Alchemilli. Jest to roślina popularnie rosnąca w Azji, w Europie, taka zaroślowa roślina dorastająca do 1,20 m, często rosnąca gdzieś na takich podmokłych terenach, ale świetnie również radzi sobie na skalistych terenach. To jest oczywiście polska produkcja, czyli również możecie mieć ją w swoim ogródku i również można ją zaparzyć, aczkolwiek to nie do końca, niekoniecznie. Dobrze się ją przechowuje z korzeniami, wyrywa się ją w całości z korzeniami, jeśli chcecie ją użyć do bukietu i wkładamy ją do wody, ona wtedy lepiej się uwadnia, lepiej pije tą wodę i dłużej będzie świeża. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to koniecznie pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał, włączyć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. No i jeśli masz taką chęć i ochotę i chcesz mi pomóc w rozwoju mojego kanału, to oczywiście polecaj kanał wśród znajomych, żeby również oglądali te piękne rośliny i dowiadywali się ciekawych rzeczy. A teraz czas na niespodziankę, o której mówiłem na samym początku. Mam tu, słuchajcie, kolejną roślinę, która jest naszą polską rośliną. Jest to sosna, troszkę przysuszona już, ale to jest sosna, która została zerwana w lesie. Związałem ją drutem, a teraz posłuży mi jako... jeszcze pachnie. Mimo tego, że trochę przysuszona, jeszcze pachnie. Posłuży mi jako konstrukcja, baza do bukietu, który będę robił właśnie z tych roślin. Taki kolejny bukiet za 0 zł. Na samym początku wkładam sobie tą kalinę, która będzie moją super bazą. Super bazą. Dodaję Alchemillę również. Również gdzieś tutaj z boku.
Jeśli miałbym jeszcze gałązki takie luźne od tej sosny, to oczywiście mógłbym sobie je dodać również. Związałem te gałęzie od sosny właściwie tak luźno, trochę byle jak, tak aby stworzyły mi taką konstrukcję. Trochę już zaschła, bo robiłem to troszeczkę wcześniej, ale postanowiłem ją tutaj wam pokazać i wykorzystać. Zobaczcie, powstaje taka piękna, duża forma. Właściwie dodaję tylko kilka kwiatów. Wypełniam tymi elementami, które prezentowałem wam. Chciałem po prostu wam pokazać, że z samych takich dodatków można oczywiście stworzyć sobie również ciekawą formę. Można dodać oczywiście do tego różnorodnych kwiatów. Nie ma najmniejszego problemu, ale akurat w tym wypadku ja tu chcę wam pokazać, że możemy stworzyć super taki, tym razem bardziej leśny niż polny bukiet. Z racji tego, że astrantia oczywiście jest pod ochroną, taka leśna, można ją spotkać w lasach, można ją spotkać na przykład w parkach narodowych. Ja widziałem ją w jednym z parków narodowych tu w Małopolsce. O, i mamy jeszcze tą driakiew kaukaską, białą, która, tak jak mówiłem, że super wygląda, taka lekka ponad całą formą bukietów, to tak właśnie ją tutaj użyję. Bukiet oprócz tego, że za 0 zł, to jeszcze zrobiony 3 minuty. Uzupełniam tymi elementami. Zobaczcie, one są z korzeniami, te niektóre rośliny, ponieważ no, tutaj akurat można je wyrwać z korzeniami, bo one lepiej się uwadniają. Natomiast można oczywiście bez korzeni, żeby zostawić elmatecznik. Astrantia jako element również wystający ponad całą tutaj czaszę, bazę. Troszkę za duże te liście są tutaj obecne i wprowadzamy tutaj na bok jeszcze. Lekka asymetria się nam zrobiła, bo ta konstrukcja jest taka dość asymetryczna, ale nie przeszkadza to absolutnie. Dodam na sam koniec tej driakwy gwieździstej. Jeśli macie ją krótką, bo ona nie zawsze wyrasta taka długa, to oczywiście, jeżeli jest zasuszona, można ją zadrutować na drucik. Zadrutować na drucik, tak. I do bukietu, żeby troszkę wyżej była, żeby ją było doskonale widać. Przecież jest bardzo ładna, więc nie ma co jej chować niżej. To nawiązuje ta wysuszona troszeczkę do tych przysuszonej sosny, ale tak jak wspomniałem, sosna może być oczywiście świeża do takiego bukietu. I jeszcze więcej dodamy tej skabioski. W takich związanych gałęziach super się układa bukiet z racji tego, że on już sam tworzy nam pewną formę. To są takie bukiety na konstrukcjach, które jeśli mamy czas na stworzenie takiej konstrukcji, super się sprawdzają. I tu w środek wypełnię sobie jeszcze tą pieprzycą. Nie obciąłem sobie korzonka i o, będzie lepiej. Też nadaje lekkości, zobaczcie, jak ona tutaj pięknie wygląda.
O, przekładam sobie jeszcze kilka razy ten bukiet, żeby wypełnić ładnie tymi elementami. Tutaj. Żeby wszędzie ładnie był ułożony. Wszędzie pojawiały się te elementy, które są z jednej strony i z drugiej. Tak, jak wspomniałem, lekko asymetrycznie z racji tego, że sosna jest tutaj poprowadzona asymetrycznie, ale mnie to absolutnie zupełnie nie przeszkadza. Mogę sobie tą asymetrię zgubić, na przykład wyciągając tutaj takie dłuższe elementy z innych roślin albo zostawić w takiej postaci, jakiej jest. Skończyłem bukiet, solidnie go związałem, jest gotowy. Zrobiony z tych wszystkich roślin, o których wcześniej mówiłem. Właściwie nie dodałem nic oprócz konstrukcji z sosny. Jak się prezentuje, oceńcie sami i koniecznie dajcie znać w komentarzu. Zapraszam na kolejny film.